Cześć, jestem Olek, a to jest drugi odcinek z Kart Pokémon i znowu z... Kiemka ze mną. Z Tobiaszkiem. Teraz... Dzisiaj otwieramy takiego boksa. Tego boksa. Zaraz Wam więcej o nim powiem, tylko tutaj widzicie, otwieraliśmy, zapraszamy do poprzedniego odcinka, jak ktoś nie widział, fajniej był, niestety. Zobaczycie, co trafiliśmy. To tak, w tym boksie... I były tam cztery paczki. Cztery saszetki, cztery boosterki. Cztery boosterki. Tutaj wyciąga się go tak... To odkładamy na bok sobie, żeby leżało. Jak ktoś by chciał kupić taki, to nazwa to Build and Battle Stadium. Kosztuje coś koło 200 zł. A tamten zestaw, jak nie powiedzieliśmy na tamtym filmie, kosztował około 100. Tak, 130-120. Dobra. Tutaj w tym zestawie oryginalnie jest... Zobaczycie, co jest, tylko oryginalnie są tu jeszcze cztery dodatkowe saszetki, tylko Oluś to dostał w Wigilię wieczorem, wczoraj była Wigilia, jak dzisiaj to nagrywamy, i nie mógł się doczekać otworzyć i otworzył te cztery saszetki, nic tam ciekawego nie trafił, więc nie ma, nic nie straciliście, i tutaj otworzymy, pokażemy Wam resztę tego zestawu. Powiem tylko, co jedną kartę w miarę ciekawą, jaką trafiłem, Vistar. A, Vistar. To jest zamiast energii. No, to ja mu trafiłem nawet. Tutaj, to jest taki zestaw, że znajdziecie tu wszystko, czego potrzebujecie, żeby zacząć grać. Tylko jakby... minus jest taki, że nie ma nic. No, karty Pokémon to nie są takie karty do zbierania po prostu, tylko to są, oryginalnie to były karty do gry. Tak, tutaj kości. Mamy dużo kości, mamy jedną taką typową, zwykłą i tutaj z różnymi liczbami. Każda kostka ma chyba inne liczby, ale nie jestem pewien. Ta ma 100 i 120. Nie, zobacz, tu jest 120 też, nie. Ale tu na przykład nie ma, tu nawet. No, nie wiemy, o co z tym chodzi niestety, bo nie ma instrukcji. Oluś pewnie poczyta, albo tata mu poczyta i się dowiemy, o co chodzi z tymi kośćmi. Kostki odkładamy na bok. Wyjmij. No. Są tyle kart energii. Zobaczcie, tyle jest kart energii, bo do gry w karty Pokémon najważniejsze karty to są karty energii, bo karty... Trzeba mieć ilości bardzo duże. Bo żeby zaatakować przeciwnika w kartach Pokémon, tutaj się tak tylko ciekawostka odwija, to jest w takiej folii, trzeba mieć energię. Każdy atak... O, pokażemy Wam na przykład na tutaj Arceusu V. Tutaj, żeby wykonać ten atak, na przykład Power Edge... Za 130 obrażeń potrzebujesz 3 kart energii. Zwykłych chyba. Chyba tak, nie jestem pewien. Ojojoj. Arceus się przewraca, wali fikołki. Dobra, otwieramy te karty energii. Jestem ciekaw, tak na oko i po wadze obstawiam, że tych kart jest coś tu koło... Może 100, może ponad 100. Ja obstawiam, że 125. Nie, 125 raczej nie. Opa. Jeju, ile tego jest. What? Wszystkie rodzaje. O, jak tak patrzę. A nie, chciałem powiedzieć, że to są tak kolejnościowo, że w każdej. Nie, nie są. Ale tu nie jest, bo tu jest karta trawiasta energii i potem jest mroczna. A nie, tak, są kolejnościowo. Bo tutaj jest najpierw jest karta energii trawiasta, potem mroczna i potem ognista. I tutaj, jak wszystkie karty już są. To potem znowu jest karta taka, a nie, tu jest wodna. A to nie wiem, od czego to zależy. Naprawdę mnóstwo jest tych tu kart. I tu są wszystkie karty energii. Wszystkie karty energii, nie wiem, po 10 sztuk każda, po 20. Nie wiem, ile może ich być. Po 10. Odkładamy gdzieś tutaj na bok. Dobra. I mamy tutaj poza 4 saszetkami. Normalne są 4 saszetki, już Wam pokazuję, takie luzem leżą. Tak jakby tutaj tak włożone i są 2 takie boksiki i teraz w każdym takim boksiku już Wam pokazujemy, co tam jest, tylko otworzę. Dobra, mam otworzone. Są 4 saszetki kolejne. Jest jakaś taka, właśnie nie do końca wiemy, co to jest. Nie wiem, chyba jakaś instrukcja może. O, tutaj coś pokazuje, nie wiem, co to. Odłożymy to do boksika. I jest dużo jeszcze kart. Ej, zobaczcie. O, to jest nawet w holo. To się świeci. Ojej. Możemy otworzyć i szybko przejrzeć. Szybko przejrzymy, szybko pokażemy Wam, jakie są karty. Czy coś fajnego jest tutaj. Czy są takie najzwyklejsze karty po prostu, żeby mieć karty do deku. Kodzik tutaj odkładamy. Dalej. Tak, o, energii. Energii
dużo. Tutaj, jeju. O Jezus. A, bo on, ten Archaopos jest typu elektrycznego, wiem, dlatego wiem. Dają do niego... O, oni i też są dwa takie. Rotomy dali. Tu chyba są zero typu aura. Elektrycznego. Bardzo możliwe, ale to zobaczymy dalej. Dalej. Kamieliny. Jakieś fosil z kamieliny. Dwa archery. Archeops. O, są dwie karty, trzy karty Archeopsa, tylko jedna jest inna, taka z holo. Czyli mam i już dwie są jego inne. Chyba wszystkie ewolucje. Tak, chyba. Mamy o, trenera tutaj Shaunę, nie znam jej. Dalej mamy Furoside Girl, też jej nie znam. Mamy dwa razy Lucky Energii, trzy razy Trash Energii, trzy Sankery, dwie Sunflory. Mamy jakąś Klarę, też jej nie znam. Mamy Glorię, mamy Escape Rope'a, mamy Copycaty, Wallace, nie wiem, nie znam typa. O, Cynthia. To jest z tego, co kojarzę, mama jednej z przyjaciółek Asha w Aloli serialu. Dalej, Rain Han. O, to jest mistrz, to jest tam wicemistrz jakby w walkach Pokémon światowych. O, i karta Vistara. No i karta Vistar druga. Mhm. Dobra, odkładamy. Teraz... Ty chcesz te cztery otworzyć, czy ja... Tylko chcesz czy następne pokazać, cztery chcesz otworzyć? Że ta Vistar ma czarny tył. Mhm. Chcesz te cztery otworzyć, czy następne cztery? Te cztery. Te cztery? Dobra. To jeszcze tylko pokażemy wam saszetki, zanim otworzysz. Wszystkie są z serii Silver Tempest. Jedna jest z alolańskim Vulpixem, druga jest z Lugią. Trzecia jest... To nie wiem, co to jest. To jest chyba Zeraora, ale nie jestem pewien. I czwarta jest, ojeju, też nie wiem co to. Ja też. Dziwnie wyglądają strasznie na tych. Nie, którą otwierasz pierwszą? Tutaj. Od Vulpixa, dobra, to położymy gdzieś do tyłu. Dawaj, dawaj, dawaj. Już prawie, o. Już się naderwało. Ups. Daj, Olsiu. Kodzik to? Ląduje tam na bok. Raz. O, to jest biały kodzik. O, biały. To może coś dobrego być. Trzy, cztery. Przekładamy. Składamy cztery karty zawsze. W sensie zależy od serii, tak, ale w dobrze. Tej serii zawsze cztery. I dobra. Zaczynamy zieloną energią, drewiastą. Uważaj, nie rób tak, Olsiu. Bo wtedy widać od razu, co jest na końcu. Trzymaj energia. Tak sobie, widzisz? Oj. No. Taka karta. Mów jaka to karta. Arkwanid. Nie kojarzę go. O, ja go o, lubię. Nie go znam lubię. Typa. Ja mam tą taką Stone rzadką Journey. Kartę. Nie wiem, nie znam tego typa. O, Golbat. O, lubię Golbata. To jest ewolucja tego małego. Ten Zubata. Mały jest wkurzający. Zubat. W wielu grach Pokémon. O, Marine. O, Marine jest typu baśniowego, czy nie? Mrocznego. Dobra. Słodziak. Indeedee. Nie znam. Plasteliny. Baltoy z plasteliny. Właśnie to lubię też w kartach Pokémon. Nie, też, że są z plasteliny. W kartach Pokémon, że one mają różne jakby wydania. Jedne są rysowane, drugie są drukowane, inne są z plasteliny. W sensie chodzi mi o rysunki. No, oj. Przepraszam. Tutaj Sunker. O, no to chyba z piąty już. Klink. Lanturn jest Reversem. I rzadką kartą jest Arnaldo. I zobaczcie, nie wiem o co chodzi teraz, bo kiedyś na poprzednim odcinku mówiłem, kiedyś jak był biały kodzik, to oznaczało, że tutaj był albo GX, albo EX, albo Vistar. Nie Vistar, tylko karta V po prostu. A teraz jest biały kodzik, to nawet holo nie ma. Ta karta się nie świeci. Nie wiem, czy widać. Jaką kolejną wybierasz, Lusiu? Teraz Tom chciałbym. Tom? To jest to, co nie wiemy, co to jest, niestety. To jest chyba Zeraora, ale nie jestem pewien. No, dawaj, dawaj. Nie mogę otworzyć. Pomożesz? Mhm, daj. O, dobra, już się naderwało. Tutaj Oluś coś... Nie może sobie poradzić.
No Oluś, ja ci otworzę. Oj nie, no chyba było widać pierwszą kartę. Oluś teraz podgląda nieładnie, nieładnie. Tutaj, a zielony kodzik. A nie, tak? Nie, nie wiem, tak, zielony chyba. Nie wiem, co chodzi już z tymi nie, kodzikami. Nie, tu jest zielony. Nie, to nie wiem. Nie. Otwieraj. Raz, dwa, trzy, cztery. Oj. Energia jest mroczna? Nie. O, walcząca. O, ja go lubię. Powtórka to jest w ogóle. Dark. Dark Loak? Nie wiem, nie znam go. Też go nigdy nie widziałem. O, Lantern? On się nazywał? Nie, Lantern. Mieliśmy go w Liversie. No, chyba. O, Fossil, chyba już piąty, bo w tych... o, Pikachu. Pikachu, Pichu i... A nie, to jest Pikachu, Dedenne i Togedemaru, z tego co kojarzę. Tu, zobaczcie, tu jest Pikachu, to wiadomo. Tu jest chyba Togedemaru, nie pamiętam, czy dobrze kojarzę nazwę. I tu jest Dedenne. Dalej, Noibat. Noibat. Dalej, Togedemaru. O, czyli dobrze pamiętam nazwę. O, on nie pamiętam jak on... Sandile. Dobra. Tutaj bardziej staraj się pokazywać, Olusiu, nie machaj tak rączką. Swirks? Nie wiem, nie kojarzę go. Jest! O! Karta. Fałka? O, to chyba coś źle się coś przełożyłeś. Źle coś było w saszetce, bo powinien być najpierw Archeops w rewersie. A nie, bo to jest zamiast tego. To jest dobrze przełożone. Ona jest zamiast tej. Holo. A, dobra. Zamiast tej oto karty pokażę wam z poprzedniego odcinka jedną, zamiast tej, że tu się świeci. Ale fajnie, bo mamy fałkę. Ale nie wiem, czy to nie jest full art. Bo zobaczcie, on cały tutaj jest. W ogóle nie znam tego Pokemona. Ja go Crow znam, to jest Knight. Crow Knight. Nie wiem, on trzyma, to wygląda jak jakiś mechaniczny kruk, który trzyma... To jest taki ciemny kruk cały. Jakiś, nie wiem, co to jakieś auto, jakiś balon, nie wiem. Odkładamy na bok. Brawo ty, Olusiu. Jest. To już raczej z tą nie wygram na lepsze karty. O. Chyba, że trafię trzy fałki. Albo dwie. No. Chyba, że jeszcze takie, jakieś. Teraz wybieram w ogóle. Ja będę otwierał, ty bo mam mało czasu. Tak, Lugia jest. Akurat Lugia to jest jedyna legenda z drugiej generacji, której nie mam w Pokémon Go. Bo ja wtedy nie grałem w Pokémony. Miałem przerwę od Pokémonów, jak była Lugia na rajdach. Poczekaj, wyjmę ci tylko. I nie udało mi się jej złapać, niestety. Tutaj kolejna saszetka, już zaraz, kodzik. Dobra, okay. Przekładaj sobie. Raz, dwa, trzy, cztery. Oj. Pamiętaj, żeby dobrze złapać, żeby nie pokazywać. Karta energii elektryczna. Elektryczna, to do Pikachu będzie idealnie. Trenerka. Serena. O, jej z nazwy nie kojarzę, ale z wyglądu ją kojarzę. O Super Energy, czy nie? Regenerative Energy. Dalej. O, jak lubię słodziak. Lubię go. Taki... Duosin. Ma dużo ewolucji. Nie. Dwie ewolucje. No tak, czyli normalnie. Dalej. LGM, to jest jakby chyba taki kosmita w Pokémonach, tylko nie kojarzę odcinek, w którym był, ale nie jakoś za dobrze. O, Fungus. O. Sandygast. Zamek z piasku. To jest taki Pokemon z tego co kojarzę, ziemno duch. I on tam na plażach występuje jako zamek z piasku i jak ludzie do niego podchodzą, to się przemienia właśnie w tego. Hawlucha. Relikant. To jest taka jakby Pokemon z Kamielina. On jest strasznie stary. Go normalnie w Pokemonach mówili ludzie, River, że nie można go... spotkać. O, Reversem jest, ewolucja reverse. Jego. A nie, jest Reverse. Widzisz ewolucję tamtego? To jest ewolucja tamtego. Poczekaj. Nazywa się Behejem, nie wiem. Nie kojarzę. I rzadką kartą jest... O, kolejna, kolejna fałka. To już nie jest full art na pewno, ale chociaż fałka. Ładnie się błyszczy, ładna. Regidrago, też go nie kojarzę. A nie, chyba wiem, który to, tylko na tym... Tak, wiem, który to, tylko już na mamy tym... Mamy dwie fałki w tym odcinku. Na tej fałce strasznie dziwnie wygląda. No to teraz już cię raczej nie pokonam na jakość jeszcze kart. Jeszcze tutaj fałka. No, to ja bym musiał mieć cztery, żeby cię pokonać. Albo V-Max. Jeden V-Max, tak, dwie fałki. No i otworzę ci, mamy mało czasu.
W ogóle tam zapomniałem wam powiedzieć jeszcze w tym, poza tym drugim takim boksem jakby, jest jeszcze coś w tym zestawie. Zaraz wam pokażę co. Dobra, tylko poczekaj, Olusiu. Dobra, tutaj wyrzucamy opakowanie, kodzik leci tam do kodzików i przekładaj. Tylko dobrze. Raz. O nie, czekaj. Raz, co ty robisz? Dwa, trzy. Cztery. Przekładaj. O nie, poczekaj. Nie. Olusiu. Dobra, jest. Uwaga. Dobrze. Ognista karta. Ognista energia. O, ja go lubię. O, Donphan. Też go lubię. Ewolucja to jest. Mhm. Takiego małego słonika. Tutaj jest pokazane. O, Breaksen. O. Ja ją lubię. O, Lolpani. Też ją lubię. Mhm, ładna jest. Pajączek. Spinarak. O, Gol też lubię. Beldum. Też jest fajny. Krogang. No, pokażę dalej. O, Solossis. Mamy już, trafiliśmy już jego ewolucję. Zubat. O, jego ewolucję też już dzisiaj trafiliśmy. Rewersem jest ten sam Zubat. Ten sam Zubat, ale w rewersie i... Nie, to nie jest. Zubat. Mhm. Chociaż może. Nie, chyba nie. Ale trzy fałki. Skuntank, fałka. No to nieźle się Oluj zabawił. To raczej go nie pobije już. Mhm. Ale pokaż teraz to. Nie, po co? Dobra. Na koniec będziemy pokazywać. To, co trafiliśmy, to najrzadsze karty. Mhm. Dobra, teraz, dalej pokazujemy. O, tam się przewrócił. Arceus, to poprawimy. Jeju, jakiego on ma farta w tych paczkach. Albo ta paczka jest jakaś fartowna i trzeba kupywać. Dobra, dalej. Jest w tym boksie jeszcze. A nie, to nie jest tego boksa. Mhm. To już nieważne, tam Oluś to wrzucił. Ja sobie mhm. Mamy jeszcze dwa żetony statusu, jakby. Do grania w Pokémon mhm. Go. Jakiego? Karty. No, do grania w karty Pokémon po prostu. Dwa żetony statusu. I został nam ten ostatni, jakby boksik z czterema saszetkami. To już go zaraz otworzymy. O! I tamten od razu zszedł, a tego trudno było złapać. Dobra. Ja liczę, że będę miał V-Maxa. Jeśli nie będę miał V-Maxa, to mi pobije Lusia w rzadkości kart. Dobra, otwieramy. Ale V-Max jest tak, jest fajny. Mhm. A tutaj zapomniałem, że to jeszcze jest tak. V-Maxy czasami są nawet więcej warte niż kilkanaście fałek. Raczej nie. Dobra. To tutaj tak jak ostatnio. Taka pseudoinstrukcja. Musimy pokazać te. Mhm. Zaraz pokażemy. Te już dosłownie bardzo szybko, bo strasznie długo już ten odcinek leci. Szybko, i cztery. Bo tam te trochę duże. O, chyba dokładnie są te same postacie na tych czterech. No, to tam instrukcję odkładamy gdzieś na bok, pudełeczko odkładamy do pudełeczka. Widzowie, zanim to już zacznie otwierać, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Tak, dokładnie. Mhm. Pamiętajcie, bo to Oluś bardzo się ucieszy. Ojeju, kolejne, co trudno otworzyć. Tylko to jeszcze trudniej otworzyć, bo to nie ma... O, tu znalazłem. Taki zaczep. Dobra, mamy. Dobra, poszło. No i to już pokaż. Mhm. Pokaż tak po prostu nieufna. Już nie będę, nie będę mówił nas. Chyba, że trafi się coś dobrego, jak ta pierwsza karta, bo tam pierwszą widać. Jest tutaj holo Rapidash. No już nie mów. Energię. Jeju, ile... A no tak, bo do Rapidasha zawsze do tej holo jest. Dwie, trzy, cztery psychiczne energie. Ralcy trzy. Kirille. Nie, dwie. I dwa Gardevoiry. Dalej, coś tam, już nie mówię nazw. Rapidash. A, to ten sam, tylko. O, Ponita. Inne Ponity. Vulpixy. Ninetalesy. Arezu. No, jacyś trenerzy. Magma Basim. Ultra Ball. Zisu. Vistar i kodzik. Już mam albo karty, ten kodzik wam już pokażemy. Jak ktoś gra w karty, to se niech wpisze. No. Ej. To teraz odkładamy otwierasz na bok. Teraz to otwierasz. Teraz jaką ja wybierasz? Ja wybieram najpierw. Poczekajcie. Znowu się skończył tam czas, bo strasznie długo nam to poszło, bo Oluś tam miał problem z kilkoma saszetkami otworzenia. Ja wybieram na start Lugię. Może da mi szczęście. Miejmy nadzieję. Jak mi się nie uda pokonać Olusia, to będzie mi przykro. No cóż, takie życie.
Nie wiem, o, albo oni zwiększyli szansę na trafienie tutaj, albo on ma. A nie, nieważne, już chciałem coś powiedzieć, ale myślałem, że zapomniałem, że nie otwieramy tego, tylko to. Tu, o, to. Jakbyśmy otwierali to, to ja kiedyś miałem taki podobny zestaw i na cztery saszetki nie trafiłem żadnej fałki, a on na cztery trafił trzy, więc chciałem o tym powiedzieć, ale zapomniałem, że my boks otwieramy. Jakieś, albo to jest strasznie szczęśliwe boksy, albo Olek ma straszne O, szczęście. metaliczna karta energii. Metaliczna, Altaria, O, ona jest ładna. Fletchinder, Dark Loke. Już jego Nadal trzecia, nie wiem kto to, już jego druga ale powtórka. już druga powtórka mamy jego. Fletching, tego też mamy powtórkę. Ferocit, nowy. O, Smeargle, też chyba powtórka, ale już trafił kiedyś. O, tego nie. O, Espur, taki zrobiony, nie wiem czy będzie widać, zrobiony tak z nitki na tym obrazku, z włóczki. O, co to się zepsuło? Nie, to jest. Nie, a, dobra, myślałem, że to jest reverse, ale. O, tu jest. O. O, Altaria, ta sama jaka była wcześniej, Aha. A tylko. rzadką kartą jest Ariados Holo. Niestety, nie Ale przynajmniej fałka. holo. Już mogę nie przegonić Olusia. Mam jeszcze szansę go dogonić. W co wątpię, niestety, z moim szczęściem do otwierania kart Pokémon. Nie jest szansa, że trafisz No. V-Maxa. No, to cię Nie jest przegonię. szansa. Ale chodziło mi, że na fałki cię nie Aha, dogonię. na fałki to już nie. Tutaj, ojeju. Dobra. To poszło. Można te karty tak naprawdę otwierać 3 razy szybciej, po prostu nie wiem, jak to, nie umiem się wysłowić, przedzierając. Dobra, kodzik. Jaką ma energię obstawiasz, Elusiu? Jaką wy widzowie obstawiacie, piszcie w komentarzach. Wodną. 4. Tutaj ostatnia, czwarta jest energia. Uwaga. O! Wodna jest karta. Wodną trafił. Trafił, Oluś. Metank. O. Nie, no, czwarta Altaria już. Fletchinder, Ferocit, Smeargle, Espur, kolejna powtórka, Dratini, jeju, te same karty, Chinchou, O, tego nie mieliśmy. Meowstic, VMAX, nie, Star! V-Star, Mewile, no to już chyba wygrałem. Nie. No to widzicie, jaki piękny jest ten Mewile. No to jednak ten boks jest jakiś fartowny strasznie. Dobrze, jeszcze dwie saszetki. Ale myślałem, że można trafić tylko Fomaxa. Wiedziałam, że Nie tylko no, Faustara. można Faustara. Dobra, otworzymy i zaraz do was wrócimy, bo szybkie cięcie będziemy musieli zrobić. Dobra, otwieramy, wyjmujemy, kładziemy tutaj. A, już jesteśmy. Dobra, kodzik. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. O, O, V-Star zamiast Vistar. energii. To V-Stara odkładamy gdzieś tam na bok. Kolejna powtórka. O, jeju, ile ich jest? Lanturn, Fossil, Meditite, Delpir, Ponita. Ponita jest ładna tutaj. Venonat, Ralts, kolejna powtórka. Ryzantem. Virizion. O, O, powtórka powtórka. fałki. Powtórka. Redigaro, fałka. Powtórka. Dobrze. To już cię przegoniłem w rzadkości kart, bo V-Star jest jak dwie fałki. To już jesteśmy na remisie. Czyli jeśli teraz trafię fałkę, to wygrywam. Dobra, muszę trafić fałkę. Dobra. My już tutaj podczas otwierania będziemy się z wami żegnać, bo mamy mało czasu, tak? Dobra. To co chcesz powiedzieć, Olusiu? Ja będę otwierał kartę. Ja chcę powiedzieć jeszcze raz, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I pamiętajcie, żeby wejść na poprzedni film i jeszcze poprzedni, jak otwierałam z Tobiaszkiem dwie saszetki. Polecamy. Karta energii, Valance, Jinx, Brandon, Emolga, Beldam, Stunfisk, Vulpix, Snorunt, Terrakion i. A, Gardevoir. Nawet się nie świeci. I tak chyba wygrałem na rzadkość. Musisz przyznać. No, trzy fałki są mniej rzadkie niż fałka i Vistar. Dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Pokażemy wam jeszcze raz wszystkie rzadkie karty. Tu te trafiliśmy 2 razy. V-Stara trafiliśmy takiego. Trafiliśmy te dwa. I I jeszcze jeszcze tam. to. Dobra, to pa pa.